Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: czemu uczeni w piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? On odparł: Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko. Lecz powiadam wam, Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu. Eliasz już przyszedł, a nie poznali go. Święty Jan Chrzciciel jest zapowiadanym Eliaszem. To paradoks, że Żydzi tyle wieków czekali na powrót Eliasza. Zresztą do dziś w każdej synagodze przygotowane jest dla niego miejsce. Pozostaje jednak ono ciągle puste, ponieważ ten, którego nadejścia tak bardzo pragnęli, już przyszedł. Ale oni nie rozpoznali Jego przyjścia, nie przyjęli Jego nauki i nie przygotowali swoich serc na nadejście Mesjasza. Można pragnąć i być tak zaślepionym tym pragnieniem, że przestaje się widzieć, jak pragnienie to się spełnia. Jana kazał ściąć Herod. To właśnie w tym celu miał na ziemię powrócić Eliasz. Jest rzeczą niemożliwą, aby prorok nie uwielbił Boga własnym męczeństwem. To jest wyraz wielkodusznej i ofiarnej miłości proroka do Boga, który go na świat posyła. Jan dobrze zdawał sobie z tego sprawę. Sam przecież mówił, że on się musi umniejszać, aby wzrastał Chrystus. Umniejszył się aż do końca, aż po kres własnego istnienia. Święty prorok Eliasz jest największym z proroków Starego Testamentu. Dlatego właśnie ze śmiercią Jana Chrzciciela kończy się Stary, a zaczyna Nowy Testament. W tym Nowym Testamencie, w Nowym Przymierzu, zostanie przelana krew tylko jednego proroka, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. I to właśnie w tej krwi zostanie zawarte przymierze Boga z ludźmi, przymierze wieczne, którego już nikt nie będzie w stanie zerwać. Podziękujmy dziś Bogu za Jego ogromną miłość względem nas. Podziękujmy szczególnie za tych świadków wiary, których On do nas posłał i nieustannie posyła, aby w ten sposób pociągnąć nas do siebie, jedynego źródła prawdy, wolności i wiekuistego szczęścia.